Do mej twojej dzieci, bo miłości brak. Oreduj za nami, prosimy cię. I okryj nas płaszczem miłości swe. I okryj nas płaszczem miłości swe. Często tak jest, że my liczymy na to, że Pan Bóg nagle stąpi z nieba, wszystkie nasze problemy, cierpienia, smutki miną. Tymczasem w tych słowach wy dajcie im jeść jest jasno powiedziane, że Pan Bóg liczy na naszą otwartość serca i na to, że my będziemy tymi, którzy wyjdą do drugiego człowieka, aby mu służyć. Co najbardziej się podoba w pielgrzymce? Lubię. Po prostu lubię chodzić i przyjemnie jest na pielgrzymce. Śpiewa się. Z góry w czasie pielgrzymki w 90 roku z księdzem Januszem Jastrzębskim po pielgrzymce leżeliśmy sobie na trawce, czekając, aż wszyscy się zejdą do autobusa, do celu wyjazdu do domu. I wtedy padł pomysł, że dlaczego musimy jeździć do Wrocławia. Ciężki dojazd był kiedyś, pociąg jeździł kupę godzin. Jak my możemy wyjść z góry? No i przedyskutowaliśmy, damy radę. I tak żeśmy przedyskutowali i w 91 roku po raz pierwszy na tą słynną pielgrzymkę na spotkanie z Ojcem Świętym Janem Pawłem II wyruszyliśmy już z góry. Etap był pierwszy, jak na dzień dobry, 45 km. Zajechana młodzież, bo jak, już nie wspomnę jak, ale wszyscy szczęśliwi, wszyscy doszli. Od następnego roku przełożyliśmy na 3 etapy, ten z góry już był nie 2, 3 etapy do Trzebnicy. I tak do dzisiaj jakoś to idziemy. Mam nadzieję, że za 30 lat będziemy szli.
No to chodź, chodź. Irena, emerytka z mamy Sobotki. No i z góry. No jakoś tak mnie ciągnie. Elżbieta z Bojanowa. Siostra Renata ze Staszowic, parafia Głębowice. Bogumiła z parafii Żuchlów. Elżbieta z Mieklowa, parafia Żuchlów. Jadwiga, parafia na podrywanie świętego Mikołaja, Wierzbno, powiada Ławskim. Helena. Ta sama parafia. Z parafii świętego Mikołaja, Wierzbno. Jacek, parafia Szczecina. Stanisław z Jordanowa Śląskiego, pod wezwaniem świętego Stanisława Męczennika. Nie mogło być inaczej, prawda? A co? Małgorzata z Głębowic, parafii Najświętszej Maryi z Góry Kamer. Krzysztof Czcinica Wołowska, parafia Głębowice. Emilka. Ile masz lat? 9 lat. A jeszcze brata przedstawię, możesz? To jest mój brat. To dobra, tutaj niech to siostra przedstawi brata i siebie. Nie. Małgosia i Mikołaj, również z Trzcinicy Wołoskiej. Siostra. To nie ja, tak. Siostra Michalina z góry. Brat Henryk z Bartodziej, parafii świętego Michała Archanioła. Siostra Paulina z Głębowic. Piotrek z Głębowic. Brat Dominik Tubowy z Podwrocławia, dokładnie. Zakrzów. Parafia świętego Jana Apostoła, przecież widać, wiadomo. Przy gitarze? Przy gitarze, brat Łukasz z Wołowa. Z parafii świętego Lawryńca, oczywiście. Jestem Celina z Głębowic. I pięknie. I dziękujemy bardzo. I teraz mamie. Cioci. Joanna Wołów, parafia świętego Wawrzyńca. To można do lewej. Ania, parafia Najświętszej Marii Panny z Góry Karmel, Głębowice. Darek, Czcinica Wołowska, Głębowice, parafia Głębowice. Brat, czy ty? Małgosia, Wołowa, parafia świętego Wawrzyńca. I Dominika z Wołowa. Agata, Trzcinica Wołowska. Małgorzata z Góra. Karolina z Kortów Wrocławski. Karolina z Wołu, parafia świętego Karola Boromusza. Powiem z Wołu, parafia świętego Karola Boromusza. Beata z Jordanowa Śląskiego, tam gdzie brat Stasiu, tam i ja. Pozdrawiam serdecznie. Ksiądz Henryk, duszpasterz w parafii świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w Burze. I jeszcze jak się dobrze przyjrzymy, tam z tyłu jest samochód, brat Bogdan z Góry. Tam z nim chyba jedzie Weronika z Jordanowa Śląskiego. Zaraz nas przyjedzie. A jeszcze ważną postacią grupy 14 jest brat Tadeusz, który obecnie jest naszym kierowcą i kieruje naszych bagażów. I oto grupa 14, wielkie brawa!